Usterkowym domu z samego rana wszyscy przygotowywują się do działania. Bardzo odpowiedzialna postawa. Ciekawe, czy podobną wykaże się pierwszy duet fachowców. Dzień dobry. Chciałam zrobić tutaj te panele na sufit. Tutaj tak dookoła, tej części nie. Dacie radę? Jasne. Super. Jeden pan jest ze stażem 20 lat w wykończeniówce, drugi na statku. To co tniemy sofrze, to co tniemy tutaj. Panowie, spokojnie, nie za szybko. A to racja. Czasem warto poświęcić nieco czasu i zaplanować akcję. W tym wypadku przeniesienie kanapy. Proszę bardzo. Niech pan zatrzaśnie. O, skład się wzmocnił? Teraz z przygotowaniami powinno pójść łatwiej. Problem jest taki, że kanapa ma 100 cm, a otwór drzwiowy 80. Dobra. I tak we trzech panowie w końcu uporali się z jedną kanapą. Yeah. Zastanówcie się panowie, ile pieniążków za to wszystko. Dobra? Panią nie będzie. Znaleźć fachowca to nie jest takie łatwe, co Łukaszku? Rozumiem, że stąd ta cena, bo to chyba termin ekstra, więc robota też będzie wykonana ekstra. Sprawdza dwa razy więcej, niż my byśmy wzięli. Poczekamy na efekt. Zanim jednak panowie rozpędzą się na dobre, małe kłopoty na starcie. Teraz poszukam. Teraz powinno już pójść z górki. Podoba mi się, z jakim impetem pan tutaj wkroczył na robotę. Ochoczo się zabiera do działań. Do działań przystąpiła na razie tylko dwójka panów, ale zaangażowania nie zabrakłoby na drużynę futbolową. Pierwszy kaseton za nami. Wygląda na to, że robota pójdzie jak z płatka. A może i nie.